Dzisiaj będziemy przygotowali te ślimaki po burgundzku. Będziemy używali tak zwane le petit gris, małe szare. Nie są dokładnie ślimaki po burgundzku, są dużo mniejsze, tylko są hodowane w Polsce. Zobacz. Taki malutki ślimak. On się nazywa po łacinie cornu aspersum. A już jest po głodówce, więc tutaj pokazuję, jak on będzie wyglądać jeden dzień w chłodni. On tutaj jest kompletnie zamykany ze swoim korupce i za chwilę będziemy go rzucić w wrzonku. Zajmujemy zawsze tych elementy, które są tutaj, wychodzą, bo tak powoduje, że wrzątek, że wszystkie te brudy tak wychodzą, jak do bulionu, tak? I wtedy wszystkie te elementy mięsne, tak, wychodzą na dno i wtedy na dno, na wierzchu i możemy pomału to wyczyścić. I już jest, teraz widzisz, gotowy prawie. Każdy ma swój sposób troszeczkę. Kiedy ja je gotuję ślimaki tak, ja nie solę nic, tylko je gotuję. Przygotowaliśmy tutaj już inny garnek, un bouquet garni, liść laurowy, marchewka, pietruszka, tymianek, możemy por, możemy więcej też i tutaj. Tak. I voilà. Solimy troszkę więcej. Pieprz. Tak. I tutaj tak. Tutaj jest, nie zdejmuję. Tak. Zdejmuję jeden ślimak tutaj i nitką, tak, zdejmujemy ślimak. Już, jest tutaj ślimak zdjęty ze skorupce. Dobrze? Tutaj robimy tak i zdejmujemy żołądek ślimaka. Tutaj, tak, i tutaj. I tutaj, op, ślimak. Zdejmujmy i już mamy to zdjęte. I teraz rzucimy nasze ślimaki do rosołu. Tutaj i czekamy teraz około 20 minut. Jest to masło czosnkowe. Wiadomo, masło, najlepszy gatunek jak możliwy. Pietruszkę, natkę pietruszki. I ząbek czosnku. Wszystko kroimy, siekamy jak najdrobniej i tu przygotujemy taką masą maślane. I tutaj bardzo dobrze i dokładnie taka konsystencja musi być, troszeczkę jak maszcz. I kiedy ona jest prawie tutaj przygotowana do faszerowania tych ślimaków. I tutaj mamy nasze ślimaki już gotowi. Troszeczkę masło, tak, na tak małą łyżkę. Włożymy do środka. Palcem troszeczkę pchamy do środka, tak, żeby łatwiej. Tak, tak. Potem bierzemy ślimaka, włożymy do skorupcy i już pchamy. Zawsze trzeba mieć masło najpierw troszeczkę, żeby po pierwsze ślimak był pełny masła i z przodu i z tyłu, nie wiem, tylko z góry, a poza tym on powoduje tak, że ślimak nie będzie do końca pchany, więc będzie łatwo do odzyskania potem. I tutaj troszeczkę pchamy, tak, palcem, już idziemy jeszcze raz. Tak, już. Tutaj pchamy do końca. Już. Mamy już gotowe masło, które ma dawać do piekarnika.